Konrad Karwat, urodzony 9 czerwca 1996 roku w Łowiczu, dziś znany jest wszystkim jako zawodnik sportu walki oraz jeden z trójki bohaterów kanału YouTube Strong Ekipa. Jako fighter Karwat walczy w federacji Hajlik. Jest to federacja organizująca gale typu Freak Show Fight. Pojedynki na Hajlik toczone są na zasadach MMA, czasami odbywają się w boksie czy kickboxingu, podczas których walczą youtuberzy, influencerzy czy inne znane osoby ze świata mediów. Jako youtuber, łowiczanin pierw zasłynął na kanale Real Farm, gdzie poznaliśmy go jako Strongmana. Często oglądać go tam mogliśmy występującego wspólnie z Krzysztofem Radzikowskim w serii odcinków Strong Show oraz w relacjach z zawodów siłaczy. W 2021 roku Karwat wspólnie z Radzikowskim i Dominikiem Abusem otworzyli kanał Strong Ekipa, gdzie łowiczanin zyskał największą popularność. W dzisiejszym odcinku chciałem się skupić i przypomnieć wszystkim, jak silnym zawodnikiem Strongman był Konrad Karwat i co spowodowało, że porzucił ciężary dla sportu walki. Od najmłodszych lat Karwat był miłośnikiem ciężarów i trenował w miejscowej siłowni w Łowiczu. Odbiegał od swoich rówieśników większą masą i siłą. Pierw po głowie chodziła mu kulturystyka, później Strongman. W zawodach siłaczy zadebiutował jako 17-latek i przez pierwszych kilka lat startował jako amator. Spodobało mu się i szybko zaczął odnotowywać progres w tym sporcie. Chęć rozwoju jego sprawiła, że jako 19-latek poznał Krzysztofa Radzikowskiego, który był wówczas jednym z najsilniejszych ludzi świata. Radzikowski mieszka w Głownie, które oddalone jest o 23 km od Łowicza. I właśnie na siłowni w Głownie panowie poznali się. Pamiętam, jak opowiadał Konrad, jak dzień przed poznaniem Radzika trenował martwe ciągi. Gdy następnego dnia spotkał się na treningu z Kaczorem, ten go zapytał: co trenowałeś wczoraj? Martwe ciągi. To dziś potrenujemy je również. Małolat, jakim był wówczas Karwat, dla światowego siłacza tylko przytaknął i panowie wzięli się do pracy. Tego dnia Konrad ustanowił swój rekord w ciągu, podnosząc 260 kg, czym zrobił niemałe wrażenie na Radzikowskim. Tak zaczęła się znajomość obu panów, która z czasem przerodziła się w przyjaźń. W tamtym okresie obaj panowie zostali ambasadorami firmy sprzedającej suplementy diety Real Farm Nutrition. Pierw Konrad, później Radzik. Real Farm swoją markę na grubo zaczął promować, wspierając dyscyplinę Strongman. To było coś innego od tego, co robiła konkurencja. Ta skupiała się przede wszystkim na kulturystyce, trochę na fitness i trójboju siłowym. W zasadzie nikt nie promował siłaczy. To był strzał w dziesiątkę dla tej firmy. Mieli w swojej stajni jednego z najsilniejszych ludzi świata i jednego z najlepiej rokujących siłaczy młodego pokolenia w Polsce. To właśnie wtedy Karwat zaczął startować na zawodach Pucharu Polski i kręcić serię filmów na YouTube Turbo Strong, w których przeprowadzał wywiady z najbardziej znanymi strongmanami. W sezonie 2018 Karwat nie miał jeszcze szans na rywalizację z najsilniejszymi siłaczami w kraju. W zasadzie był najmłodszy ze wszystkich startujących w Pucharze Polski i czas ten poświęcił na naukę i ciągły progres siłowo-wytrzymałościowy. Natomiast w swoim wieku nie miał on sobie równych i w Jastrowie został mistrzem Polski Strongman Juniorów, co dało mu przepustkę na Mistrzostwa Świata Strongman U23. 26 sierpnia 2018 roku w Anglii Karwat z wagą 130 kg zadebiutował na Mistrzostwach Świata do lat 23 i został wicemistrzem świata. Wówczas to był jego największy sukces w karierze, o czym w polskim strongmanie zrobiło się głośno. Nieczęsto polski zawodnik staje na podium tak prestiżowych zawodów, czego dokonał młody łowiczanin. W marcu 2019 roku poleciał do Stanów Zjednoczonych na Arnold Classic Amateur, gdzie wszedł do finału, a w nim zajął wysokie 4. miejsce. Był bliski karty pro, którą uzyskiwał tylko zwycięzca zawodów. Sezon 2019 na polskim podwórku był dla niego już dużo lepszy od poprzedniego. Stawał często na podium Pucharu Polski Strongman. Wygrywał w Nieborowie, w Żukowie i w Łowiczu. Nie miał skończonych jeszcze 23 lat, więc ponownie pojechał na Mistrzostwa Świata Juniorów, gdzie znów stanął na podium. Był trzeci. Przegrał tylko z aktualnymi pro, Oleksiejem Nowikowym oraz Pawłem Nakoniecznym. W tym samym roku zadebiutował również na Strongman Champions League w Holandii,
gdzie zajął 6. miejsce. Sezon 2020 to rok, który dał się wszystkim mocno we znaki. Pandemia koronawirusa postawiła nasz świat na głowie. Obostrzenia, jakie rząd wprowadził, dotknęły całą gospodarkę. Ucierpieli również siłacze. Zawodów było bardzo mało. Odbyło się kilka serii Pucharu Polski, w których Konrad Karwat za każdym razem stawał na podium. Był też drugi podczas Pucharu Europy w Toruniu. Nie wyszły mu Mistrzostwa Polski Strongman w Inowrocławiu, gdzie zajął 7. miejsce. Mimo to był jednym z najbardziej liczących się zawodników w kraju. Jego rekordy siłowe to wyciskanie belki nad głowę 190 kg, wyciskanie na ławeczce leżąc 230 kg, martwy ciąg 380 kg. Statycznie Karwat był bardzo silny i mocny. Ważył około 140 kg przy 178 cm wzrostu. I tego wzrostu brakowało mu, by móc wejść do światowego topu. Wiedział to doskonale, że nawet gdyby dostał się do pro, to mając takie gabaryty, nie będzie miał szans rywalizacji z najsilniejszymi ludźmi świata. By być w czołówce Polski, wystarczało to, ale żeby być profesjonalnym siłaczem, najlepiej jest mierzyć powyżej 190 cm wysokości. To był jeden z powodów, który pomógł Konradowi zdecydować o zmianie sportu ze strongman na MMA. Propozycję walk w klatce Karwat dostał na początku 2021 roku. Długo się wahał, czy zostać przy dźwiganiu, czy pójść w ślady innych siłaczy, którzy ciężary zamienili na sporty walki. Otrzymał propozycję walk w federacji Hajlik za dużo większe pieniądze, jakie zarabiał w zawodach strongman. W końcu zdecydował się, wiedząc, że dużo więcej w strongman nie zdziała i tak dużo nie zarobi jak w MMA. Jak na tak krótką karierę siłacza, Konrad Karwat dał się poznać jako jeden z najsilniejszych ludzi w Polsce, mający wielkie ambicje i wolę walki. Wygrał kilka razy zawody z cyklu Pucharu Polski i kilkanaście razy był na podium. Czy na polskim podwórku byłby w stanie zrobić więcej? Zdecydowanie tak. Czy mógłby, jak jego nauczyciel i partner treningowy Krzysztof Radzikowski, zostać światowym siłaczem z wielkimi sukcesami? Nie sądzę. Podobnie myślał Konrad i wybrał sporty walki. Po czasie przyznał niejednokrotnie, że był to słuszny wybór i nie żałuje tego. Zrzucił 30 kg i na pewno prowadzi teraz dużo zdrowszy tryb życia. Nie musi teraz też pochłaniać aż tak ogromnej ilości jedzenia, co ma pozytywny wpływ na jego serce. Po raz ostatni w zawodach siłaczy Konrad Karwat wystartował na Pucharze Polski Strongman w 2021 roku w Luzinie. Do ostatniej konkurencji toczył on walkę o zwycięstwo w zawodach z Oskarem Ziółkowskim. Decydować miał zegar, przed którym obaj siłacze mieli po tyle samo punktów. Kto wygra zegar, ten wygra zawody. Silniejszy okazał się Konrad i w ostatnim swoim starcie mógł się cieszyć ze zwycięstwa. Pamiętam, jak mówił po zawodach, że marzyłby zakończyć karierę strongmana jako zwycięzca. Kariera może i krótka, ale jakże treściwa, ciekawa i dla niego piękna. Przez 4 sezony mógł rywalizować na najwyższym poziomie w kraju, mierząc się z takimi siłaczami jak Krzysztof Radzikowski, Mateusz Kieliszkowski, Grzegorz Szymański, Robert Cyrwus, Sławomir Toczek, Sebastian Kurek, Maciej Hirsch i wielu innych, których przepraszam, że nie wymieniłem. Prawie z każdym z nich nakręcił odcinek do serii filmów Turbo Strong, które do dziś można odtworzyć na kanale YouTube Real Farm. W tak krótkim czasie mógł poznać legendy polskiego strongmana jak Mariusz Pudzianowski, Sebastian Wenta czy Jarosław Dymek. W tak krótkim okresie czasu mógł zostać medalistą Mistrzostw Świata Juniorów, wystartować w Lidze Mistrzów Strongman i u Arnolda Schwarzeneggera. Przybliżyłem dziś Wam historię, jaką w zawodach Strongman zostawił po sobie mieszkaniec Łowicza Konrad Karwat. Jeśli podobało się Wam, zalajkujcie. Do następnego.